Dzień dobry bardzo. Dzisiaj jestem w takim odświętnym wydaniu w kapeluszu na balkonie. Czuję się trochę jak na wczasach, ale słuchajcie, przerywam w ogóle nowego vloga i przychodzę do Was z pewną wiadomością, ponieważ zasypaliście mnie i komentarzami, i wiadomościami, żebym nagrywała takie, wiecie, tydzień z Meg, mega tydzień, nazwijmy to jak chcemy, ale niech będzie to jednak tydzień z Meg, a mega tydzień to będzie, wiecie, takie robocze, tak jak i kwietnias. Także co? Miło mi powitać Was w całym tygodniu ze mną. Mam nadzieję, że się nie wynudzicie i mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę, od razu Wam powiem, że vlogi, wiecie, będą pojawiać się codziennie, natomiast są troszeczkę z opóźnieniem, bo wiecie, ja też mam swoje moce przerobowe, ale miło mi powitać Was w całym tygodniu z Meg. Zapraszam, weźcie kawkę, herbatkę. Będzie fajnie. Poranek, witam się z Wami kawą i wiem, że wyglądam jak obraz nędzy i rozpaczy. Słuchajcie, ten vlog miał wyglądać zupełnie inaczej. Miałam tryskać energią, bo się nawet wczoraj wcześniej położyłam, zrobiłam sobie codzienne moje rytuały, wiecie, a to szczotkowanie ciała na sucho, a to leżenie na tej macie do akupresury, czytanie książki i wszystko by poszło dobrze, gdyby nie pewne problemy zdrowotne, tak Wam powiem. I to jest to, co ja Wam powtarzam kiedyś. Kiedyś dostałam w Q&A chyba pytanie, jakie jest moje marzenie i co sprawia... Nie, co sprawia, że mam tyle pozytywnej energii. Słuchajcie, to jak wstaję i nic mnie nie boli, jak mam przespaną noc, jak czuję, że ten sen był taki odżywczy, regenerujący dla mojego ciała. Dzisiejszy niestety taki nie był, stąd moja energia i mój wygląd, ale... Muszę przysiąść do kilku obowiązków o poranku, później zrobię sobie pielęgnację poranną, mam nadzieję, że jeszcze będzie poranek, razem zrobimy make-up i mam nadzieję, że jakoś w ciągu dnia się trochę, wiecie, rozkręcę, rozruszam. Chłopak właśnie mi zrobił kawusię dużą, mocną, z mlekiem. Słuchajcie, ten kubek z Biedronki od mojej przyjaciółki jest przepiękny, także mam nadzieję, że mimo to będzie to pozytywny dzień. Ja też, słuchajcie, kiedyś Wam mówiłam i też jestem bardzo ciekawa, co Wy na ten temat uważacie, że ja nagrywam wtedy, zazwyczaj wtedy, w 99% przypadków, słyszycie Mariusza, kiedy mam pozytywną energię, kiedy jestem zdrowa, wypoczęta, bo nie chcę się dzielić taką słabą energią, taką... no taką nie do życia, tak jak trochę jestem teraz. I z jednej strony ktoś mi może zarzucić zakrzywianie rzeczywistości, bo wtedy wychodziłoby na to, że nigdy nie pokazuję się smutna, to dużo osób by mogło stwierdzić, że taka nie bywam. No oczywiście tak nie jest. Moim zdaniem ja mam na tyle dojrzałych tutaj widzów, na tyle myślących, że zdają sobie sprawę z tego, że no... nigdy u każdego, u nikogo nigdy nie jest w 100% zawsze dobrze. Jestem właśnie ciekawa, czy na przykład wolicie... Mariusz! Jestem właśnie ciekawa, czy wolicie filmiki takie mieszane, czy na przykład tylko z pozytywną energią. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania, dlatego że ja Wam powiem szczerze, jaki jest mój punkt widzenia. Bo ja mam swoje zdanie w tym temacie i to takie bardzo skrajne. Ja, słuchajcie, oglądam zazwyczaj, poza tymi osobami, które oglądam zawsze i jakby one nagrywają w różnych stanach, to zazwyczaj interesują mnie filmiki, w których jest pozytywna energia, ja mogę się pozytywnie naładować, to ma być dla mnie rozrywka, a nie uciemiężanie się. Także ja mam takie zdanie i nie uważam, żeby to było zakrzywianie rzeczywistości, bo tak mi się wydaje i ja tak uważam, że każdy z nas ma gorsze dni, ale kurczę, no jak dla mnie, ja nie chcę oglądać cudzego narzekania, tylko po prostu właśnie taką pozytywną energię, którą mogę się naładować, bo tak jak powiedziałam, internet to ma być rozrywka, a nie, wiecie, takie biadolenie, także
tu jestem ciekawa waszego zdania, bo to jest takie, no dość ciężkie. Z jednej strony, jak nie pokażesz gorszych chwil, to znaczy, że ich nie masz i zakrzywiasz rzeczywistość, a z drugiej strony, jak pokażesz gorsze chwile, to znaczy, że narzekasz, więc to jest takie, moim zdaniem, trochę ciężkie do wypośrodkowania, jednak jak już zdążyliście zauważyć, ja na tym kanale będę staram się dzielić tylko pozytywną energią, albo głównie pozytywną energią, więc teraz się rozłączę, wypiję kawusię, ogarnę milion rzeczy i mam nadzieję, że wrócę do was trochę ożywiona, obudzona i uszczęśliwiona. Wiecie, słuchajcie, jest wielki dzień. Nareszcie. Nareszcie zdejmujemy Mariuszowi kołnierz i słuchajcie, ja mam listę rzeczy do weterynarza. Musimy go zaszczepić na wściekliznę, musimy mu dać tabletkę na kleszcze, bo już niestety zaczął się sezon kleszczowy. Powiem wam szczerze, że ja myślałam, że przez te wysokie mrozy trochę to powybija te cholery, ale niestety nie. Więc musimy tak, wścieklizna, tabletki na kleszcze, tabletki na robaki, myślę, że warto mu zapodać, bo wiecie, u szczeniaków to idzie. I coś jeszcze. A, no i to zdjęcie szwów i tak dalej. Biorę też książeczkę Bułki, żeby zrobić jej taki przegląd, co jest potrzebne, czy przyjechać z nią, czy po prostu wystarczy, że lekarz zobaczy. No bo generalnie z nią wszystko jest okej, ale wiecie, ja zapobiegawcza matka, muszę wszystko wiedzieć, muszę mieć wszystko pod kontrolą, także dzisiaj po pracy jedziemy ze zwierzakami i słuchajcie, zaczynamy weekend. Nie robię nic, naprawdę nie robię dzisiaj po pracy, po całym tym tygodniu nic. Ostatnie dni były dla mnie dość intensywne, dlatego że 3 dni pod rząd robiłam treningi Moniki, żeby nadrobić. No i co, nie wyszło mi, bo dzisiaj znowu wstawiłam, więc znowu będę do tyłu, może w weekend mi się uda. Także tak, teraz się rozłączam, ale w ogóle jak do was gadam, to już się trochę lepiej czuję. Może to o to chodzi, że ja musiałam się wygadać. Dobrze, nieważne, także za chwilę się widzimy w, mam nadzieję, lepszym nastroju, chociaż mój już jest lepszy. No dobra, jestem już po porannej pielęgnacji i chciałam wam przy tej okazji powiedzieć o 3 kosmetykach. Oczywiście to nie są wszystkie moje kroki w pielęgnacji. Nie będę wam pokazywać tutaj wszystkich kosmetyków, których używam rano. U mnie w zasadzie kosmetyki rano się nie zmieniają, dopóki ich nie zużyję. I właśnie tutaj będę opowiadać w kolejności. Pokazywałam wam już, jak kupiłam. Później mówiłam wam, że idealnie mi się sprawdza. Zobaczcie, już jest końcówka. I to jest, słuchajcie, żel do mycia twarzy ze Skin 79. Powiem wam, że uwielbiam jego strukturę. To jest taki gęsty krem. Czekajcie, fokus. Hello, współpraca. Poproszę współpracę tutaj. O. To jest taki gęsty krem i słuchajcie, on, ja go rozsmarowuję na dłoniach z dodatkiem wody i on się zamienia w taką gęstą, delikatną piankę. Jest super idealny dla mnie właśnie na poranek. Świetnie mi się sprawdza teraz, znaczy teraz, no już jak zużyję to opakowanie, powiem wam szczerze, że najchętniej wróciłabym od razu do tego samego, ale jest tyle produktów, które mnie kuszą, wiecie, jakieś pianki na lato i tak dalej. No ale jeszcze w swoich zapasach, w szufladzie kosmetycznej mam żel do mycia twarzy z witaminą E bodajże z The Body Shopu z tego kalendarza adwentowego, więc później sięgnę po tamten, ale jestem w 95% przekonana, że kiedyś na pewno powrócę do tego produktu, bo super mi się sprawdza. I napiszcie mi w komentarzu, czego wy aktualnie używacie do mycia twarzy. Jestem bardzo ciekawa, bo mnie zawsze takie produkty interesują, także piszcie mi koniecznie. I drugi, tak jak mówię, później jest tonik, krem pod oczy itd., itd. I drugi produkt, którego ja zazwyczaj używam rano, w sensie jak mam pełną buteleczkę, to używam zawsze rano, ale jak skończy mi się, to sięgam. I to jest, słuchajcie, serum z witaminą C. Tutaj akurat mam serum z Basic Lab. I słuchajcie, sprawdza się super. Ono nie, wiecie, nie jest jak, nie wyświeca się, fajnie się sprawdza pod makijaż, nie jest jakieś tłuste, obciążające. No i witamina C też fajnie sprawdza się właśnie używana na dzień, tylko pamiętamy o używaniu filtrów. Ta z Basic Lab jest naprawdę spoko, fajnie mi się sprawdza, ale na ten moment chyba moim ulubionym serum z witaminą C jest serum z Bundy. Ja pokazywałam wam je, zużyłam 1 albo 2 buteleczki i jak zużyję to, bo tu jest już, powiem wam, końcówka, prawdopodobnie sięgnę po serum z witaminą C z Bundy, tylko tam są, słuchajcie, 2 rodzaje, jest wersja olejowa do cery suchej, tak mi się wydaje. I jest właśnie wersja taka w kremie, w takim lekkim serum, żelu trochę, właśnie do cery mieszanej i tłustej. I ja właśnie tę wersję polecam. Tamta mi się super sprawdzała, przepięknie pachnie, ale ta też jest spoko. Także serum z witaminą C.
I słuchajcie, z okazji wiosny, lata, zimy i jesieni ja będę Wam co jakiś czas, ale systematycznie i regularnie przypominać o stosowaniu filtrów na twarz. Ja tutaj mam swój ukochany, najlepszy na świecie filtr ze Skin 79 i to słuchajcie, jest SPF 50+, PA+++++. I powiem Wam, to jest naprawdę żel i on słuchajcie, nie bieli, nie obciąża skóry, no nie mam jak teraz Wam pokazać jedną ręką, ale jest idealny, przepięknie pachnie, fajnie się rozprowadza, nie obciąża, jest naprawdę skuteczny, super wygląda pod makijażem. To jest mój ideał i uważam, że każdy, kto ma cerę tłustą, szuka takiego lekkiego kremu z filtrem, powinien go przetestować, ale tutaj też już jest końcówka i znowu z okazji wiosny jest wszędzie wyprzedany, bo chciałam sobie zrobić zapasy i nie wiem, czy nie sięgnę po coś innego, widziałam, Bielenda teraz wypuściła całkiem spoko, cieszy się pozytywnymi opiniami ten krem z filtrem, więc może skuszę się na tę Bielendę, ale do tego na pewno wrócę, bo to jest mój must have przez cały rok. Także o takich trzech kosmetykach chciałam Wam powiedzieć. Dajcie w ogóle znać, czy używacie filtrów na co dzień, używamy filtrów przez cały rok, nawet jak nie wychodzimy z domu, przypominam. Jak jest Wasz ulubiony i czy znacie ten? Ja po prostu uwielbiam. Te trzy kosmetyki są super i dlatego chciałam dzisiaj o nich opowiedzieć. Bo ja generalnie rzadko mówię o swojej pielęgnacji, no bo te kosmetyki się jakoś mega mocno nie zmieniają, ale w sumie stwierdziłam, że co jakiś czas będę wspominać. Dzień dobry, chciałam przeprowadzić z Panem wywiad. Jak Pan się czuje w ostatnich chwilach z tym plastikowym ustrojstwem? Cieszysz się, że zaraz go ściągamy? Pokażę Wam jeszcze coś. A tutaj słuchajcie, jest jamnikot. Zobaczcie, jak ona jest długa, przepiękna, puszysta, w sensie sierść. O, kochana jest. Ja dalej tych dywaników nie ściągnąłem, prawdopodobnie nie zdejmę. Zobaczcie. No, 1,5 metra kota. Maniek, nie gryź drapaka. I tuś, bułka. Muszę Wam coś pokazać, bo to jest hit. Słuchajcie, ten sif do piekarników, do jakichś takich przypaleń, to jest hit. Ja mam tutaj, słuchajcie, swoją patelnię grillową. Nie nagrałam, jak wyglądała wcześniej, bo szczerze Wam powiem, że nie wierzyłam, że coś da radę. Myślałam, że po prostu musimy dać już jej w spokoju odejść, że to jest wyżarte prawie tam do dna, a to były przypalenia, więc świetnie. I to się... ja po prostu tym spryskałam i blachę, bo też miałam ten sernik, który ostatnio robiłam. Był tak mega rzadki, że trochę wyciekł na blachę i to sobie tak leżało. I tą blachę to w ogóle, wiecie co, spryskałam i tylko zmywakiem starłam i wszystko zeszło. Tutaj troszeczkę jeszcze szorowałam, no ale tak jak mówię, te przypalenia były konkretne. Jestem w szoku. Żałuję, że nie nagrałam przed, ale no mówię, no nie wierzyłam w to. Jeśli szukacie czegoś takiego, bardzo polecam i ciąg dalszy płyty grzewczej, będę próbować z tym, ale na razie chcę się pocieszyć tym, nie chcę się wkurzać, jak się płyta nie domyje, ale rewelacja. Raz jeszcze Wam pokażę CIF Perfect Finish. Wow, jestem w szoku. Muszę Wam coś pokazać, bo strasznie się ekscytuję. Słuchajcie, mówiłam Wam, że od małego chcemy Mariusza przyzwyczajać do różnych naszych aktywności. Stąd też właśnie zdecydowałam się na zakup koszyka rowerowego dla psa. Mam nadzieję, że ta biała paruwa się w nim zmieści i że będziemy mogli już niedługo go uczyć. Znaczy uczyć, będziemy go przyzwyczajać po prostu do jazdy rowerem. Zobaczcie, tak wygląda ten koszyk. Teoretycznie mierzyliśmy jego i mierzyliśmy później, jak wygląda ten koszyk. Powinien się zmieścić. Ja postanowiłam kupić taki próbny, bo są też dużo droższe oczywiście te koszyki. Postanowiłam właśnie kupić taki próbny i on, słuchajcie, ma udźwigu 15 kilo i jest na takich hakach, więc myślę, że tutaj nie będzie problemu ani z montażem, bo to w sumie żaden montaż. I tutaj od razu pokazuję Wam sprzedawcę. Na pewno jak przyjdzie, to na pewno będę Wam to pokazywać, bo sama będę chciała to mieć uwiecznione. I słuchajcie, tutaj to już teraz będzie, wiecie, z dystansem i to będą żarty, ale jak już się nauczy jeździć w tym koszyku, to kupimy mu gogle. Dobrze, to tyle. No powiem Wam, że jak się człowiek raz na kilka dni pomaluje, to zupełnie inaczej się czuje. Nie czuję, że rymuję. Chociaż powiem Wam, że ja od kiedy mam mniejsze problemy z cerą niż jeszcze
rok temu. Nie czuję jakiejś takiej, wiecie, potrzeby chodzenia w makijażu. To nie jest tak, że ja się źle czuję w makijażu, ale bez makijażu. Ale są po prostu takie dni jak dzisiaj, że wiecie, czuję się słabo i moje samopoczucie po prostu jest takie oklapłe i ten make-up, kurczę, jakoś tak, wiecie, czuję się bardziej ogarnięta, taka pozbierana do kupy i jakoś bardziej gotowa do działania i tak jak mówię, to jest dziwne, bo czasami mam tak, że chodzę bez make-upu w dresie i mówię sobie, nic mi dzisiaj nie pomoże, a czasami właśnie ten make-up pomaga i to wiecie co, moim zdaniem w ogóle nie ma nic wspólnego z pewnością siebie, bo często też, to też kiedyś wam chyba o tym już wspominałam, często jest też tak, że niektóre osoby, zazwyczaj osoby z dobrym stanem skóry, mówią, że ja jestem pewna siebie i pokazują się bez makijażu i mówią bardzo dużo o akceptacji. Tylko wiecie, inaczej jest jak ma się spoko cerę albo nie wiem, no jak ma się zrobione rzęsy czy brwi i wtedy można się pokazać bez makijażu i mówić o akceptacji siebie. A inaczej jest na przykład jak ma się problemy z cerą i ja byłam dokładnie w tamtym miejscu, że oczywiście, że siebie akceptowałam, ale nie akceptowałam tego, co widzę u siebie na twarzy, bo robiłam wszystko, co mogłam. Starałam się, żeby jakby ogarnąć moją cerę i przecież i dermatolodzy, i różne badania, nie badania, i to nie pomagało i ja przecież chodziłam cały czas w makijażu. To nie było tak, że ja wam bym nagrywała jakieś luźne filmiki bez makijażu, bo ja po prostu malowałam się codziennie z tego względu, że mnie dołowało to, co widzę w lustrze i to rzutuje na pewność siebie. Jakby to nie zmienia postrzegania mojej osoby gdzieś, wiecie, dla mnie, czy to nie zmienia mojej wartości, ale naprawdę rzutuje na pewności siebie, dlatego ja nie lubię, jak ktoś nam mówi, jak mamy robić i co mamy czuć, że akceptuj siebie, jesteś piękna bez makijażu i wiecie, i widzicie dziewczynę bez makijażu, która po prostu ma idealną cerę i najczęściej jeszcze wygładzoną i ona mówi o akceptacji, bo to niestety tak nie działa, no ale ja teraz jeszcze, teraz na szczęście jestem na takim etapie i moja cera jest na takim etapie, że nie mam problemu z wyjściem bez makijażu, ale właśnie są takie dni jak dzisiaj, że czuję się, jak widzicie, nie tryskam energią i ten makijaż jakoś tak mentalnie pomaga, także trochę się ogarnęłam, słuchajcie, obiad i jedziemy do weterynarza. Tam myślę, że spędzimy dość dużo czasu i tak jak mówiłam, wracamy i nic nie robimy. W ogóle zrobiła się u nas przepiękna pogoda, patrzę teraz za okno, świeci piękne słońce, jest tak cholerny wiatr, że no nie wiem, nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Dzisiaj raczej na żaden spacer nie pójdziemy, ale może jutro się uda i wiecie, ja już takiej pogody jak jest teraz, to niekoniecznie za nią przepadam, bo nadal drzewa są łyse, trawa jest taka zgniła, że ja po prostu, wiecie, jeszcze wolałabym śnieg, ale już lubię taką wiosnę, gdzie to zaczyna się wszystko tak zielenić, gdzie te krzewy zaczynają kwitnąć, w ogóle wtedy powietrze. Uważam, że wtedy powietrze ma najpiękniejszy zapach z całego roku. Chociaż nie, bo jeszcze klipa kwitnie i w nocy ten zapach opada, to też jest... No nie, wiecie, jestem mega wyczulona na zapachy, ale właśnie mam nadzieję, że uda nam się złapać taką pogodę i że uda nam się pojechać na działkę. Pamiętacie, jak w tamtym roku nagrywałam wam takie piękne wiosenne filmy z działki? To mam nadzieję, że w tym też się uda i że już z Mariuniem pojedziemy. Bułka będzie sama w domu, zostawimy jej chatę na wyłączność, także... Cieszę się, że nasze zwierzaki się już trochę ogarnęły. Znaczy Bułka już ogólnie jest ogarnięta, wiecie. My na nią nigdy nie narzekaliśmy i jakby na jej przyzwyczajenie i tak dalej. I od małego też uczyliśmy ją, żeby zostawała sama. Też już wam to opowiadałam, że rozmawialiśmy z panią z hodowli i ona właśnie mówiła, żeby przyzwyczajać, że bez problemu. I faktycznie Bułka nie jest problematycznym kotem. Ona nie ma problemu z tym, żeby zostać sama na dwie noce, co jest dla mnie właśnie super, bo my na działkę zazwyczaj jeździmy na dwie noce. No a Mariusz, Maniek to przecież pies, więc on musi być wszędzie z nami. Także cieszę się, że wiecie, że tam wszystko jest ogrodzone, że będzie mógł pobiegać bez smyczy. Na pewno pójdziemy na plażę i coś mi się wydaje, że będzie robił podkopy. No ale tak, nie mogę się już tego doczekać, już z taką, wiecie, nadzieją zerkam w to okno. No i myślę, że niestety trzeba będzie niedługo zrobić jakąś taką wymianę garderoby, bo to już swetry takie... To nawet, wiecie, to też jest paradoks, bo nawet jakby było mega zimno, to już człowieka tak do tych swetrów takich, wiecie, wełnianych, golfów, no jakoś już tak nie ciągnie. Już człowiek jednak tak do wiosny, także myślę, że trzeba powoli myśleć, mówię to ze smutną miną, bo nie lubię tego robić, że trzeba powoli myśleć nad porządkami w szafie,
I nareszcie może będę mogła umyć okno na balkonie, w sensie ze strony zewnętrznej i balkon, żebyśmy mogli, wiecie, sobie posiedzieć na balkonie, rozpocząć sezon jakimś aperolem. Dobra, nie gadam, jemy, lecimy. Dzisiaj, słuchajcie, jestem perfekcyjną panią domu, z prawdziwego zdarzenia mogłoby się wydawać. Mielone ziemniaczki, brokuły. Pominę fakt, że wiecie, brokuły gotuję na parze, czyli nic z nimi nie robię, a mój największy wkład to obranie ziemniaków, bo kotlety mamy ze sklepu bio obok nas. Także nie będę tutaj udawać, że wiecie, sama to zrobiłam, ale chcę tylko powiedzieć, że myślę, że każdy z nas ma takie dni. I takie dni też są potrzebne i takie dni też są okej. Jak się czujesz przed zdjęciem kołnierza? Żołnierzu? Nie, ja mam wrażenie, że jemu już ten kołnierz nie przeszkadza, słuchajcie. Aha, rozumiem. Rozumiem, trzeba odszukać książeczkę twoją i siorki i wyruszamy niedługo. Wróciliśmy od weterynarza. Panicz już biega bez kołnierza. Pokaż się. Mariusz? No, bez kołnierza już jesteś. Szwy zdjęte, już biega bez kołnierza, słuchajcie. Niestety nie udało mi się załatwić wszystkich spraw z Mariuszem związanych, więc za tydzień kolejna wizyta, będzie szczepienie, będą kleszcze, będzie wszystko. Także cieszyłam się, że już mamy to za sobą, a niestety nie. Nie wszystko, w czerwcu z kolei szczepienia bułki, także wiecie, ciągle się kręci i ja Wam ciągle będę przypominać, że zwierzaki to nie tylko super sprawa i zabawa i radość, ale też ogromne obowiązki i koszty niestety. A ja Wam muszę coś pokazać, bo właśnie to przeżuwam i sobie o Was przypomniałam. Słuchajcie, pamiętacie, jak pokazywałam Wam natlow o smaku prawdopodobnie Kinder Bueno? To smakuje jak białe Rizersy. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale oni to tak robią, że to jest dobrze zrobione. Czekajcie, ja Wam pokażę to w środku. A, muszę odkręcić. My to mamy w takiej stałej formie, ponieważ trzymamy to w lodówce, ale czekajcie, postaram się wziąć łyżeczkę. I zobaczcie. A, tu widać, zobaczcie, to ma takie kawałki orzechów. Kawałki soli gruboziarnistej, czy tam grubomielonej. To jest tak pyszne, że... My nie możemy w ogóle zamawiać takich rzeczy do domu, bo to jest dramat, jak to szybko u nas idzie. No dobra, kochani, jeszcze na dobitkę wieczorem pojeździłam na rowerku. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog Wam się podobał, że miło spędziliście ze mną czas. Jeśli tak, zostawcie mi kciuka w górę. Jeśli chcecie więcej pogadanek o pewności siebie, o podejściu do życia, o dobrych radach, dajcie mi znać, ja chętnie się powypowiadam na wymienione przeze mnie tematy. Także widzimy się. Coś mi się wydaje, że już jutro. Pa!